to będzie Mariusz Puch, a tytuł, znaczy główny bohater się będzie nazywać Mariusz Puch, a tytuł to będzie Niedźwiadek Puch. To znaczy Winnie the Pooh po Winnie the Pooh po angielsku. Już jak tyle razy powiedział słowo Puch, że już mi tak łostowo, nawet jak próbuję ta angielska nazwa powiedzieć, to mi łostowo te Puch, a to jest Puch po angielsku. Bo Kubuś to też jest przekład Winnie the Pooh, no ale mój to jest taki blank autonomiczny, to nie ma przekład ze polskiego, no to jest przekład bezpośrednio ze oryginału. Milne, on mocno bawi się po tym słowami. Jest pełno jest takich małych widzów słownych, co no, dobrze by było, żeby one się nie straciły w przekładzie. To, że idzie zrobić tak, jak zrobiła Irena Tuwim i napisała adaptację, co no, niektóre żarty się straciły. A ja chciałbym, żeby to jednak wszystko utrzymać w tym tekście. No i pora rzeczy fajnie wyszło z tego, to obejrzyj życie we książce. No, jak się rozchodziło miana tych głównych bohaterów tej książki, no to wszyscy są po tym, wszyscy przywykli do tego Kubusia Puchatka, albo Winnie the Pooh, albo do Freddy Hip-Hip, bo niektórzy mają też ta wersję o tej książki. No u nas jest Maryś Puch, tak żeby to miano było takie, tak żeby one bardziej pasowało do tego, jaki był oryginał, prawda? Bo w oryginale tam mamy, że jest Winnie i na początku jest dyskusja z tym Krzysiem dwuletnim, no, że przecież to jest synek, on się nie może nazywać Winnie. No a Krzyś odpowiada, że on go nie nazywał Winnie. No to jak go nazywał? No Winnie the Pooh. Nie wiesz, co to jest? D? To jest ta logika tego dwuletniego dziecka, prawda? No i to trzeba było jakoś to zrobić tak, żeby to też pasowało do tego śląskiego przekładu. Jak się rozchodziło inne zwierzęta, no to potem mamy królika też po naszemu, mamy prosiątko, nie prosiaczka, bo prosiaczek no to jest zdrobnienie łot prosiak, a prosiak to jest wersją mazowiecką. U nas jest prosia, no to musi być prosiątko. Potem mamy, jakie my tam jeszcze, co my tam jeszcze mamy za, aha, tym polski kłapouchy, no to po naszemu jest Iok. Iok, bo po angielsku jest Ior. Najgorszy problem, że miał z tym, co jest po polsku kangurzyca i maleństwo, no bo to jednak jest blank coś większego niż po angielsku, bo po angielsku jest kanga i roo, co się potem składa na kangaroo, czyli normalnego kangura. No i teraz jak to zrobić? Za sugestią jednego z moich znajomych, żech zrobił, że łona to jest kangu, a łon to jest żik. Bez to mamy kangurzik. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Nie wiem, czy przy korekcie jeszcze nie będziemy coś przy tym kombinować, bo w niektórych miejscach można by to szło nawet jeszcze zdrobnić, że ona by tam go wołała. Nie Żiku i Nożyczku, myślę, że to by było takie bardziej maminę, prawda? Że bardziej by to fajnie wyglądało. No a kogo tam jeszcze mamy? To są chyba wszyscy ci... Aha, jeszcze jest Sowa. No Sowa, no to jest taki stary kawaler, no to łostoł jako sowa. No i tak wyglądają miana od tych naszych bohaterów. Mam nadzieję, że one się przyjmą w tej śląskiej rzeczywistości.